tego questa tam, że widzę morsy, idę sobie wekspić trochę punkt ciszy. Jezus, myślałem, że to jest jakiś mamut leżący. Tam, te wieże, chyba tam musimy dojść, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy dojść w ogóle, jak jakieś jaskinie, czy coś znajdziemy. Tu mamy na pewno mors do zabicia. Wiecie, to się zawsze ucznictwo tego szkoli, nie jak trafiamy jakiś cel. Już nieważne jaki i nic w ten deseń, tylko że byleby trafić. A mi nie widzą to dobrze. Potrójne obrażenia mają, jeszcze ciosy krytyczne. Coś mnie zobaczyło? Ej. Dostanie headshota? No tak, w karczycho trochę, nie? One nic nie mają, nawet mi się nie chce do nich iść, ale idę tutaj na pewno do tego namiotu, bo tu coś może na nas czekać. Wezmę sobie trąbę powietrzną, zawsze się przepiję. Przecież może ktoś tu będzie, co? Nope. Czy coś tu w ogóle jest? Amulet Mary, proszę bardzo. No i tyle w temacie naszego tutaj namiotu. Ja mam chatę pustą, tak więc mogą być najbliższe odcinki takie trochę z wkurzeniem i przeklinaniem, tak więc z góry przepraszam. Jak mam pustą chatę, to momentem nie mogę się powstrzymać, jak mi coś nie wyjdzie w grze. Tam tą wysepką chyba nie warto iść, w ogóle tu też nie warto iść, ale idę, no co tam, nie? Powinienem iść górą, tam gdzie coś mogę znaleźć, a ja idę jakimiś brzegami tutaj, nie? No szacun dla mnie. Szacunek sam sobie wyrażam. Tam coś, kurde, jest. Come on! Płyniemy, co ja się będę. W Crysisa bym pograł. Jak tak zacząłem pływać, to mi się przypomniało. Coś tam, kurde, będzie. Coś czuję. Musi coś być. Szkoda, że na przykład nie ma skilla, który można sprzenosić z brzegu na brzeg, że pokazujemy tam na przykład celownikiem i tam na stepa. Bo mi się nie chce pływać, bo to jest monotonne, nudne, etc. Kurwa, myślałem, że smoka to jest ptak. Takie podchody. Ktoś tam siedzi. Właśnie to jest najgorsze, że nam nigdy... Chociaż nie, tu jest jakaś lokacja, czyli tutaj będą nie przeciwnicy, tylko nasi jakby, którzy nie będą nas chcieli zaatakować i zabić. Takie mam wrażenie, bo to jest jakiś stateczek, widzicie? A nie, wow, ej, to myślałem, że jest głowa, czujcie to? Mamy na pewno mieszek. Szmaragd, ametyst i hajs. Czy się opłacało przyjść? Ja jeszcze kufer, o lala. O kurwdełe. Jezus, jak się tu opłacało przyjść? O. A co? No widzisz. Otworzę, otworzę tak. Chuj ci wpięty. Moje skarby. Nie wiem, on pewnie ma jakiegoś questa dla nas, ale nie wiem, czy go nie zabić. Znaczy, ja chcę z nim rozmawiać, hello. Ej, o, to co mogę wziąć? Wydaje mi się, że to jakiś ten. Tak. Jakieś jaszczurki. Tak. Tak. Aha, no taki chuj tyle mi pomógł, co nic. Dobra, tu będą poukrywane kufry w wodzie, a ja w wodzie nie lubię pływać. Kurwa, miksturka pływania muszę wypić. Bo się zesram tu. Albo w trakcie wypiję, co to jest najlepsze. Tylko gdzie ona jest? Dychania pod wodą, tylko 15 sekund. Dobra, to wpływamy tam. Zrobię aż zapis tutaj, bo jak to spartole, to wiecie. Szybko pod wodą nie można, no to super. Ło, myślę, że to jest skrzynia. Zaraz zacznę umierać. Sprawdźmy w ogóle, czy to jest warte uwagi i czas. Kto tu kurwa pływa? Jest kufer. Czekaj za w nim.
Jeszcze kurwa pod wodą otwieraj kufer. Bo czemu nie? No nie opłacało się, no ale dobra. I umrę w pizdu, coś czuję. No dobra, straciliśmy miksturkę, ale czy coś zarobimy? Co, no nic tam nie było, taka prawda. No dobra, wyłazimy sobie, bo tu może będzie więcej takich wraków i tak dalej. Czyli ja jestem z Benem, bo na nie możemy z nim pogadać. Czas krytyczny od Dekus, no przykro mi. Chyba, że kiedyś bym miał do siebie misję, ale no. Exp się liczy, tak? Przykro mi, kolego. Wiem, że żeś był dobrą jaszczurką, no ale... No tak, no bo jestem głupi, ja zabijam ludzi do questów, tak więc no nie podchodzić lepiej do pode mnie, bo... Ja najpierw rozkradam, później pytam, a później zabijam, nie? Nie na odwrót. Nie ma u mnie litości. Tam coś znowu, jakieś wielkie jak czarny głaz, jakieś te takie... Wychafty z ziemi, kurde. Coś tam jak człowiek wygląda z ziemi, takie jakby wystawał. Dobra, jakoś chcę się dostać teraz tutaj na górę. Myślę, że tu jakoś chyba sprostam, co? Zobaczymy zaraz, albo już jest problem na wejściu. No myślę, że tu jakoś damy radę. Coś tu się zaraz ogarnie, czekajcie. O kurde. Jakaś większa lokacja, to to fajnie. No mnie będzie. Czyli tutaj będziemy się klepać. Albo to w ogóle jest tutaj ten quest. Nie, jeszcze nie. O, to jest jakaś wyspa w ogóle. Wow, tego też nie wiedziałem. No, będzie klepanie się, aż się napiję. Właśnie, nie wiem, czy będę musiał pewnie wstać podczas tego odcinka na chwilę. I będę musiał, wiecie co? Wyjąć napój z zamrażarki. Albo pauzę zrobię. Bo mi kurwa zamarznie. Tam coś na wyspie jest. No ale, by the way, tu kurde nic nie ma. Co, tutaj jest... podest dla samobójcy. Patrzysz, modlisz się, patrzysz ostatni raz na świat i skaczesz, nie? No możemy wypróbować, nie? No. Czemu nie? No, tak jest amend. Nawet wieża samobójcy mnie nie zabije, widzicie? To jest hardcore. Nie wiem. Tam widzę wilka. Na taki dystans nie ma chuja, żeby go zestrzelić, ale aż jestem ciekawy, czy coś bym poradził. Nop. O, ale mnie widzą, czyli mogę ich zabić, dobra. No i co tu jakieś... Odkryłem coś, a tu nic nie ma. No, bitch, please. No, nic tam nie było, no. A trzy tym razem, fajnie. Skradanie wzrasta, ład. No kurde. You don't say. No kurwa, no nie. Braknie mi strzał, na 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 na. Braknie mi strzał, na 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 na. Braknie mi strzał, no kurwa, no nie. No jebni go, żeż w tą dupencję. No kurwa! Jakieś zaburzenia strzału są po, kurwa, na tych terenach śniegowych, kurwa. Z 10 razy go, kurwa, trafiłem, a tu nie, kurwa, nie trafiłeś, chuja! No kurwa, dostał w ryj. Tak, to było pieprznięcie o mikrofon czołem. Pewnie tego nie słyszeliście. No nie, no kurwa, muszę na med do nich podejść, bo oni kurwa nie wiedzą, co się dzieje w ogóle. Kurwa! Chyba se przejebałem, bo teraz mnie wilki będą widziały, co? Nie. Idę po niedźwiedzia, bo zapomnę. Jebać, te wilki już mnie nie widzą nawet. No.
uciekają te wilki, bo nie wiedzą, gdzie jestem. Chuj. Nie no, widzą mnie, bo wykryto. Hehe, sukwo. No, come at me, bro. Dobry pio... O kurwa, ja nic nie robię prawie. To jest dobry łuk? To jest dobry łuk, jak się pytam. Chyba je zabiłem. No, aż się przekręciły trochę nogi, jeszcze nawet sztywne mają. Hehehe. Horker. No i taki wał. A jeszcze trzeci wilk był, nie? To był zwykły jeden wilk. O, dzień dobry. Pana szukałem. Mogłem fajtować na łapę z nim, nie? No ale dobra, mówię. Czekajcie, czekajcie, bo tu jeszcze chyba jeden, którego nie przeszukałem. Wilk powinien być. Albo, nie wiem, dobra, walić to. Mam jakieś ognisko. A, takie ognisko, że się coś pali, fajnie. Ale czekajcie, może tu coś by znajdziemy. No to tak z dupy się coś pali, meteoryt spadł. Mapa. W ogóle, a nie, to tutaj jest, ja myślałem, że tam. Dobra, nieważne. Dobra, zaczynamy tam iść. Dobra, trzeba zmienić ten kierunek. Ja coś sobie dopiję. Jak mnie suszy, jak jest tak gorąco, to wam mówię. Jak dopadnę o wodopój, to po prostu no... O Jezu, a tu właśnie myślałem, że one żyją. Idę tu, gdzie przed chwilą, a kurwa. Tam widzę już niedźwiedzia. Chyba zwykłego. Czemu migają tekstury wody? Lydia kurwa żyje w ogóle? No kurwa, już myślałem. No kurwa, nie sięgał go, serio. Jaskiniowy niedźwiedź, czyli mają gdzieś tu jaskinie. Pięknie, Lydia. Nawet nie wyprowadził żadnego... O kurde, granat. To mi miło. Dobra, idziemy, Lydia. Ty masz jeszcze strzały? Chyba ma, no bo jak dupy to ma. Niech i będzie. Tam jakieś kurde... A, idę. Nie powstrzymacie mnie. Ta krew mnie zachęciła. Do penetringu tej drogi. Dobrze mówiłem. Wazony wam przyniosłem w prezencie, no dalej. Dobra, idziemy. Jaskinia, będą moby. Typu niedźwiedź, wilk. To szkoda, wolę ludzi zabijać. Butelka powinien, fajnie. Albo i ludzie. Zmierzamy w głąb. Co z tego, że mu przez krok przeleciało? Ja są szkielety, to już dobrze. Znaczy one są... Ja już je w pierwszym odcinku, czy drugim ciskałem na hita, tak? Więc ja nie wiem, ale... Ale tam jakaś ładna pani. No, nawet się nie skapnęła, co się dzieje. Jak siedziała, tak siedzi. Hehe. O, nikogo tu więcej nie ma. Myślę, że ona z kimś gada przy tym stole. Ole heda wyłapała. Czy to jest niemożliwe, żeby jej mózg przebiło? Chyba, że jestem, że... No, kurwa, chyba, że jestem aż tak zajebisty. Pierwsza miksturka zdrowia, juhu. Jakieś coś do expo. Nopi, nopis, napis, napis, nup. Dobra, idziemy. O, po cichaczu. Bo chcę zabijać ze skradania się. Snapis, snapis, snapis. No dalej, no nie chcę się coś... No mówiłem, że jak stoję przy nich, to mnie nawet nie... O kurwa.
Doświadczona, Taka doświadczona i tak szybko umarła? Ty, tutaj będzie coś ukryte. Taki chuj! Ja tak już zaczynam szukać coraz głębiej, niedługo to nie wiem, zacznę kurde... Lydia się zgubiła. Niech to będzie długie, ale jest za mało przeciwników. Żadne wyzwanie. Tada! Tam jeszcze jeden, czy tamten się rozwaliło ścianę? Czyli jednak dosyć długie to będzie. Nice. Może będą jakieś normalne skarby? A nie. Biorę te zbroje, bo one są lekkie i opłacalne w sprzedaży. Ten ma dużo strzał, fajnie. Już myślałem, że zasypane. O, uciekł. O kurwa, nie widzi mnie. O kurwa, dwóch się znalazło. O kurwa, kozica biegnie. Nie. I co z tą kozicą? Co to? Baranek Boży, kurwa. Ej, dobra. Ja się z wami nie będę pierdolić. Palcie się tam. Jezu, ej, bo mnie trochę pocisnęli, tak szczerze powiem. Nie to, kurwa, zawsze nie ten przycisk. Jeb się. Jak kurwa mi spowolnienie dali. W nogę, sukwo. Ej, bo to jest kurwa dobre. No pierdol się! Ja nie mam miksturek! A z pięściami to se możesz, kurwa. Tamten zabity? Czy co on tu ma? Czekajcie. Jezus, o Jezu, jakiś ten. Czekajcie, jaki zwój? A chcę sobie zobaczyć. Paraliżu, kurwa. Ja już przeszukuję, no to ludzie miłej pracy. Tada! Cyk, 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 szyk, cyk, and koniec. I cyk. Coś jeszcze idzie. A mnie widzi, tak więc chuj. Ojej, szkieletole. No i co ty boc jest? O, coś tam jeszcze za ścianą biegnie, dobra. Tu jeszcze mamy strzałę. Strzała, elo, akafubu. Dobra, czegoś nie przeszukałem tutaj, to wiem. Jakieś zostało nieprzeszukane pole tu przeze mnie. Ktoś został nieprzeszukany, o właśnie. Ale nic nie mają przy sobie, no kompletnie kuwa nic. Spróbujemy tam teraz na cichacza. Tu coś jest? Tu jest gościu na pal nabity, dobra. W ukryciu, dobra, to sobie tamten już zrezygnował z poszukiwania nas. O, tu stoi sobie pan, kurwa, w ogniu. Nie helikopter w ogniu, tylko szkieletor w ogniu teraz, no. Ale tu łupów. Jestem w niebie, Lydia. Pakuj, upychaj po gaciach. Znaczy nie no, miejsce mamy. Co żeś kurwa odpaliła, już myślałem. Ty. Ty ruda pigwo. Uczeń. Dobra, jedziemy. O dobra, złapałem od razu. No. Czekaj, ile mam tych wytrychów w ogóle. Wszystko bierzemy, to bierzemy. Torba aptekarza. Tych zawsze niby małe, ale fajne rzeczy czasami tam są. Mixta. Jakaś książeczka z ekspem by się przydała. Zazwyczaj w każdej jaskini jest chociaż jedna, nie? Jedna, dwie, czasami trzy, jak jest jakaś quest, jak jest ze względu na quest główny. Ale trzy to jest taka rzadkość, że chyba w jednym questie tak było. O, no i właśnie tak myślałem, że na tym stole będzie coś leżało. Zaklinanie. Tak mi bardzo potrzebne, że aż wcale, ale no... Ekspem nie pogardzę. Dobra, tu gdzieś wajchały chyby. Lydia. Idziemy tu najpierw, bo tu jeszcze jakiś korytarz był. Tu będzie szkielet.
To jego wcześniej widziałem, jakoś mnie słyszał wtedy. Ręka mu leci, leci. Myślałem, że się nie zatrzyma. Nie no, oficjalnie stwierdzam, że ta jaskinia jest na poziom 5, nie na 25, jak ja mam. Tam było jakieś przejście. Tu mogę też iść. Headshot. Jeden był. Później się tam wrócimy, bo tam na bank można jakoś wbić się. A kurwa, wiedziałem, że coś tu będzie ukryte. To jest niemożliwe, żeby oni nie ukryli w takim miejscu. No jak jest jakiś spadek czy coś, gdzie niby, nic by tam nie było, to zawsze coś tam właśnie kładło, nie? Typu skrzynka. Księga czarów. O, fajnie, bierzemy wszystko. Jabadabadu. Rabujemy, rabujemy. Znowu kolejny klient Jajebix. Na nich nie można sprzedawać. One są drogocenne i nie można ich sprzedawać. Jest exp. Dwie książki. Przywracanie. O, to się przyda, bo to przywracanie zdrowia będę miał lepsze. Widzicie, no rzadko się zdarza, że dwie książki w jednej jaskini są z expem. I co, to wszystko, tak? 100 razy się upewnić. O, ja pójdę jak ten głąb, muszę wracać całą lokację czasami, nie? Dobra, ale tam są jakieś wrota i na stówę tam można się jakoś przebić. Jak sobie trąbę powietrzną. I biegniemy tam, Lydia, bo coś mi tam nie interesuje. Coś tam musi być, nie wiem, czy tam coś trzeba przesunąć, jakaś zagadka. Coś tu musi być, no musi. A jest tu wajcha, ja kurwa ślepy jestem. I mnie nabije. No Lydia, przykro mi, nie idziesz ze mną. O. Ile masz życia? No chciałem zobaczyć, ile mu... To są wieżyczki. Już się zaczynają. Nie, można je strącić. No kurwa, minimum nad tym. I tak się je psuje. Bo one zadają duże obrażenia od mrozu. Dobra, te możemy sobie je zebrać normalnie, nie? Już nas nie będą atakowały. No, tylko te wieżyczki czasami, wiecie, tak biegniecie, biegniecie, a tu nagle cię trzy napieprzają i nie masz szansy, żeby uciec w ogóle przed tym. O. Kogo ja tam widzę? Kurwa. Jaki strzał na ślepo i dostał. Pipka 350, wow, nice. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Hello, dziam, dziam, co tu mamy? Pomidory, nie, dzięki. Ulala, zrobię aż zapis, bo ostatnio zapominam o tym. F5, kurde. W głowę chyba dostała. No nie, no troszeczkę ich jest, no. Dalej kurwa, te tarcze zdjąć. Dobrze. Jak napierdalamy, Rydia, ładnie. O, dominujący, no to taki chuj. O, dzień dobry. Kurwa, jak zombie jakiś. Myślałem, że ja w Lydię strzelam. Dobra, ten jest nieśmiertelny, to niech mnie napierdala. Kurwa! Jezus, jak się przestraszyłem. 150 życia, no to... Bo tu jakieś bydło mnie bije, jeszcze nie mogę uciekać, fajnie, nie? To mogę to zabić w końcu, czy nie? Bo nie wiem. Gin.
Jeszcze cię przeszukam specjalnie, żebyś mi uciekła. Zwój niewidzialności, no. Lidia, kończysz tam z nim? O, jeszcze trochę ma. No patrz, kurwa, więcej expa będzie. No kurde! Tak nie trafiać, no. No Lidia czasami jest zbawieniem dla mnie. No przyznam się. Kostur za 1500, proszę bardzo. Tego szukałem przez całe życie. Tu jeszcze ta. Fajnie, 15 punktów magii. O, to by było na tych magików, dobra. Ale ciężki trochę, nie mam się udźwig kończyć, to nop. Tyle szczał. A czemu ja nie wziąłem szaty z niej? Dobra, idziemy wyżej tam poprzeszukiwać. Tam nic nie ma chyba, nie? Na dole? Nop. Skrzynki pochowane? Nop. Jezus, co się stanęło? Duży klejn duszy. Miksturka. Lidia się tepła. Exp, nop. Kuferek. Co to jest? Fanta Lepalej. 25 ta zbroja, coś tanio oni mają. Są jedne z lepszych, a takie tanie, że ekspert. Redguard? Jak kojarzę to? Ej, to nie jest ten, z którym uciekliśmy? Jak on miał ten, co do Rzecznej Puszczy nas tam, do jej siostry i tak dalej? Ej, no, nie wiem. Nie wiem, ale znajome jest dla mnie to imię. Czy coś nie wisi? Właśnie, bo mam inno może jakieś skarby, kurwa. Dobra, i co? I kończymy tą lokację. Koniec, tak czy nie? Mapa, bo nie wiem, gdzie jestem. Tak, i jeszcze z drugą stronę poszedłem. Szóstecka. Czy był skrót, żeby szybciej wyjść? Fajnie. Nie musiałem dymać dookoła. Jak T-Volt. Tak więc lokacja jakaś znaleziona, zrobiona, fajnie. Czy to się opłacało? No trochę expo dostaliśmy, to na pewno. Taki, to jest ten jedyny plus na razie, który mnie trzyma w exploringu. I zaraz skończymy odcinek i tak w sumie. No, taki plan mamy, to pewnie wiecie, coś tam już chyba pełza. Tam, jakiś niedźwiedź czy coś. Albo znowu kamień stercza, ja mówię, że to niedźwiedź czy coś. L. I tak, no mamy jeszcze kawałek do głównego questa, ale no widzicie, zwiedzamy i odkrywamy nowe lokacje, jaskinie. Penetration, auguration, tak więc myślę, że jest całkiem ciekawie. Nie ma takiej nudy aż bardzo, chyba. Napiszcie w sumie w komentarzach. Już mamy jakiś pomnik, to przeszukamy i lecimy na Wałbrzych. O ja myślę, że to zwłoki są. O, exp. Nope. Czytałem już gdzieś to. Kaplica Talosa. Taki wał. Nic tu ciekawego nie mamy. Tak więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.